kwitły kwiaty. Stokrotki fiołki, tarczyńce i maki. Domy pomocy społecznej to są jednostki, które już mają swoje miejsce na mapie Krakowa. Cieszę się, że one przeszły ostatnio dużą modernizację. Ale trzeba pamiętać, że tylko jeden z segmentów opieki nad seniorami. Bardzo ważny, dlatego że mamy tam seniorów w najtrudniejszym stanie, ale trzeba ich ciągle pobudzać do życia, ciągle im stwarzać nowe możliwości działania i w tym przypadku działania artystycznego. To bardzo ważne. To jest danie możliwości ekspresji seniorom, którzy przebywają w domach pomocy społecznej, ale jednocześnie są cały czas nabuzowani energią pozytywną, chcą coś z siebie dać, chcą pokazać swoje przeżycia na kanwie kawałka literatury, który ciągle inspiruje. Niedawno mieliśmy premierę kolejnego Znachora, tym razem na deski teatru przełożyli to mieszkańcy domów pomocy społecznej. Myślę, że to jest piękna inicjatywa. Cieszę się bardzo, że będę mógł zobaczyć ten spektakl.